To jest opowieść o mieście, które pierwsze w Polsce poznało okrucieństwo wojny. Bohatera na specjalnym przedpremierowym pokazie mieszkańcy Wielunia zobaczyli w miniony piątek na ruinach wieluńskiej Fary. Z tej okazji ponownie do naszego miasta przyjechał twórca Teatru Historii Bogusław Wołoszański oraz grająca w obrazie Maria Dejmek. Kiedy pojawia się propozycja po pierwsze interesującego tematu, po drugie zagrania wspaniałego człowieka i bohatera i jest tak naprawdę też co zagrać z punktu widzenia aktorskiego. Wreszcie tę propozycję składa mi Bogusław Wołoszański, którego bardzo, naprawdę bardzo cenię. Spotykamy się już chyba czwarty raz. Przy różnych sytuacjach, bo był i Gering, czyli troszeczkę inaczej, wiele lat temu. Był i komandos rosyjski i tak dalej, i tak dalej. Teraz nadszedł czas na prawdziwego tak naprawdę bohatera. I te wszystkie fakty się składają i teraz właśnie mam szansę być aktorem. To już trzeci dzisiaj. Jej siostra wypisze wszystkich lżej chorych. Zostają tylko najcięższe przypadki. Możemy potrzebować wolne łóżka. Ja próbowałem zgooglować Zygmunta Patryna. Teraz tak nie jestem za dobry w internecie, ale szukałem tam pyk. W zasadzie nie ma nic. Nie ma nic, jest jedna informacja, że to był dyrektor szpitala i tak dalej, i tak dalej. Prawie nic. I to trzeba absolutnie zmienić. Trzeba wbić ludziom, bo tak naprawdę internet jest teraz najważniejszym medium na świecie. Trzeba absolutnie ludziom powiedzieć, co się wydarzyło w Wieluniu, przypomnieć tym, którzy zapomnieli i nauczyć tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wcześniej się spotkać z historią, prawdziwą historią. Ja na przykład naprawdę nie wiedziałem, że w Wieluniu rozpoczęła się II wojna światowa i przyznaję się do tego. Mimo, że tak bardzo lubię historię, ale profesor Dąbrowa, świętej pamięci, który mnie uczył, też nie wiedział. Zdjęcia do obrazu realizowano w Modlinie, ale też w Wieluniu pod koniec czerwca tego roku. Bardzo ważną rolę odgrywają w nim zdjęcia archiwalne. W samym widowisku również bardzo ważną rolę będą odgrywały zdjęcia filmowe, archiwalne z bombardowania i filmowe, fotograficzne. Korzystam też z pomocy i ze zgody pana dyrektora książka, żeby wykorzystać właśnie te zdjęcia, które zwiążą to widowisko realizowane we współczesnym Wieluniu właśnie z tym Wieluniem niszczonym. Wejdź. Melduje się porucznik Horst Scholle. Wyniki rozpoznania? Mieście spokój, panie majorze. Pierwsza eskadra startuje o 4:15. Na dolocie nie spodziewamy się żadnych sił nieprzyjaciela, żadnego ostrzału z ziemi. Tak jest, tam nie ma obrony przeciwlotniczej. Pierwsze samoloty zaatakują koszary w kwadracie 8B. Co jest? To nie są koszary, panie majorze. A niby co? Szpital. Całego filmu nie zobaczą państwo na naszej antenie. Pokaże go telewizyjna jedynka 31 sierpnia, niestety o dość późnej porze, bo prawdopodobnie po 23:00. Ale warto zobaczyć, my już go widzieliśmy.